Witajcie. Zobaczcie, kochanie, co ja chcę dzisiaj Wam przedstawić. Ja napisałam dzisiaj taki tytuł, że to jest model działania w biznesie sieciowym, w marketingu sieciowym, w MLM-ie. Natomiast model działania przez internet i oczywiście tylko jedną małą część tego pokażę. Po prostu pokazać innym osobom tą niesamowitą możliwość, a ja uważam, że MLM to jest mega możliwość dla każdej osoby, szczególnie teraz, w tych czasach, kiedy jest no, na przykład ta sama kwarantanna, nie możemy na żywo się komunikować z ludźmi, możemy tylko przez internet. Nawet jeżeli teraz jest już lepiej i czasami wychodzimy, to jednak wiemy, że ten internet daje mega możliwości. Właśnie o tym chcę mówić, jak innej osobie pokazać, że zobaczcie, ty możesz tworzyć sobie niesamowite źródło dochodu. Chcesz po prostu dodatkowe, jeżeli jesteś no, gdzieś na etacie, czy prowadzisz własny biznes, którego nie chcesz rezygnować, bo po co, jeżeli to daje ci fajne dochody i jeżeli to jest dla Ciebie taką ogromną satysfakcją, ale przydałyby się dodatkowe pieniądze, jak najbardziej. Dodatkowo można pokazać komuś, że to jest mega możliwość w ogóle zbudowania biznesu i tak jak my z Pawłem, robić tylko to w życiu i to się staje Twoją pasją. To daje Ci przyjemność, czas wolny, pieniądze, daje możliwość rozwoju. To jest bardzo fajna rzecz, którą trzeba umieć pokazać innej osobie. Natomiast jeżeli chodzi o model działania w marketingu sieciowym, na czym on polega? Ogólnie wiemy, że w marketingu sieciowym, jeżeli chcemy budować swoją strukturę, to pierwsza rzecz, powinniśmy zainteresować inną osobę taką propozycją. Także pierwsze to jest zainteresowanie osoby. Druga rzecz, jeżeli osoba zainteresowała się ogólnie, zobaczyła, że jest coś, co może rozwiązać jej problem ewentualnie, to drugi nasz krok to jest dokładne pokazanie, jak ona to może zrobić krok po kroku. To jest pewna prezentacja. Prezentacja, że zobacz, to jest Twój problem, który chcesz rozwiązać. Tu jest ten cel, ten rezultat, który my w naszej firmie na przykład możemy Ci zagwarantować. Zagwarantować w cudzysłowie wezmę, no bo z jednej strony plan marketingowy gwarantuje takie i takie dochody, ale my zagwarantować możemy tylko to, że ten plan tak działa. A czy człowiek będzie w nim działał, to już tak naprawdę po jego stronie. Ale to, co my możemy pokazać, to jest Twój problem, to jest rezultat, do którego możesz dojść. Natomiast bardzo często osoby w MLM-ie zapominają pokazać tą drogę. Ale w jaki sposób? Co ja mam zrobić? I dlatego ludzie bardzo często nie dołączają. Bo zobaczcie, jest dwie kategorie ludzi wokół nas. Są osoby, które w ogóle nie mają zielonego pojęcia, czym jest marketing sieciowy, na czym to wszystko polega, albo mają to przekonanie błędne, bo mają jakieś albo własne doświadczenia negatywne, albo doświadczenie innych osób z otoczenia negatywne. I im się wydaje, że to w ogóle to nie działa, to jakaś piramida, to zarabiają tylko tamci jacyś na górze, że to jest wszystko oszustwo. Oni nie mogą sobie w głowie ułożyć, w jaki sposób ja będę zarabiać przez internet. Co, będę siedział przed Facebookiem, Facebook mi będzie za to płacił? Wiele ludzi ma takie przedstawienie. Będę siedział przed Facebookiem, coś tam sobie napiszę i Facebook mi to za to zapłaci. Tylko też nie wiem, w jaki sposób, jak on mi te pieniądze da. I ludziom trzeba dokładnie wytłumaczyć, bo jak nie ma tej wizji w głowie, co on ma konkretnie zrobić i on tego nie rozumie, to bardzo często nie dlatego nie dołączy, że on nie chce pieniędzy, że on nie chce zmienić swoje życie, a dlatego, że on w ogóle nie rozumie, jak to się odbywa. Dlatego tą drogę trzeba pokazać. I to jest ten punkt drugi. Dopiero później jest ten punkt trzeci, to jest to przyłączenie człowieka, pokazanie mu, jakie są sposoby, najlepsze sposoby startu w tym biznesie. A u nas bardzo często jest tak, że my od razu zaczynamy od startu. Zobaczcie, jeżeli dostajecie, a ja nadal dostaję na Messengera różne propozycje, kiedy Ci wysyła człowiek coś, po prostu cały taki tekst, że zobacz, jeżeli Ty jesteś ambitny, no to sobie dołącz, poczytaj, tu oglądnij, tu zobacz, jakieś tam filmiki, jakieś tam materiały wysyła, dołącz do mnie, zadzwoń, napisz, jeżeli jesteś zainteresowany. Od razu wysyłany jest człowiekowi jakiś materiał, jakieś wideo, albo po prostu bez wideo, tylko informacja, że jeżeli Cię to interesuje, to do mnie zadzwoń. To jest
Jedna z takich metod, jak rozrzucanie ulotek na zewnątrz. Kiedy ktoś stoi z ulotkami, Paweł zawsze mówi o przykład ulotki okna, wymiana okien, bo był taki okres, teraz nie wiem, teraz czy to też się tak rozdaje, ale ja pamiętam też ten okres, kiedy na każdym rogu do Ciebie docierały ulotki o wymianie okien. No i komu te okna są potrzebne? No na pewno chodzą osoby, którym potrzebne te okna, ale na pewno nie każdy, do kogo tą ulotkę rozdajesz. Mało tego, to w pewnym momencie już się robi wkurzające. Jak człowiek tu dostał kilka ulotek o tych oknach, to później, gdzie stoi obok osoba, nie wiem, o drzwiach, a Ty akurat drzwi potrzebujesz, tu już nie weźmiesz tej ulotki, bo będziesz myślał, że kolejne okna, a ja już tego nie chcę. Tak samo działa, kiedy w internecie non-stop rozsypywane są informacje, zobacz, jaki mam fajny biznes, nawet nie wiedząc, czego człowiek tak naprawdę potrzebuje i nie pokazując mu całej drogi, nie rozmawiając z nim. Także ta indywidualna rozmowa, ona z człowiekiem jest bardzo potrzebna. Ale zobaczcie, jest tych kilka etapów. Ułożyć puzzle o wiele łatwiej, kiedy najpierw zobaczymy cały obrazek. Dokładnie, dokładnie, zobaczcie. To jest bardzo fajny przykład, że jeżeli masz po kolei coś poskładać, to Ty najpierw musisz wiedzieć, tak jak w tych puzzlach, do czego Ty dążysz. Dokładnie tak samo w biznesie. Najpierw trzeba wyjaśnić, czego człowiek tak naprawdę potrzebuje, później pokazać mu, tu jest ten cel, jak Ty to będziesz miał i pokazać mu te małe kroki, z których on to właśnie te wszystkie puzzle swoje złoży. Ale pierwszy krok, to co mówiliśmy, zainteresować. Zainteresować człowieka swoją osobą i swoją ofertą. I to jest ten pierwszy punkt, na którym, no może w dwóch słowach się skupię dzisiaj, o reszcie porozmawiamy w kolejnych naszych live'ach. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, zainteresowanie osobą, o osoby, sobą, jako osobą przede wszystkim. Zobaczcie, nawet jeżeli ktoś już wrzucił jakąś informację w Messengerze, no to jaka jest Wasza reakcja? No powiedzcie mi, co Wy robicie w ogóle, czy dostaliście kiedyś? Jeżeli dostaliście kiedyś taką informację na Messengerze, że ktoś Was zaprasza do jakiegoś biznesu albo proponuje Wam coś kupić, jakąś ofertę, to napiszcie mi, tak, dostałam, i jeżeli nie, to nie dostałam, napiszcie proszę. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, też napiszcie od razu, jaka była Wasza reakcja. Co Wy robicie w tej sytuacji? Czy w ogóle nie robicie nic, ignorujecie? Czy coś odpisujecie tej osobie? Jakie są Wasze emocje, jakie są Wasze odczucia? Czy Wy wchodzicie w ogóle na profil tej osoby, żeby zobaczyć, kto to jest, czym ona tak naprawdę się zajmuje, co to nam takiego Wam proponuje? Bo niektóre osoby wrzucają od razu film do swojego biznesu, a niektóre mówią, że fajny biznes, zadzwoń, poznasz ofertę, nie mówiąc o czym, a jesteś na przykład ciekaw i chcesz poznać. Jak to wygląda u Was? Co Wy robicie? Powiem tak, że ja bardzo często wchodzę na profil takiej osoby. Wchodzę na profil, żeby zobaczyć, tak, tak, dostałam. Dostałam na pewno nieraz też. Ja wchodzę, by popatrzeć. Okej, ja też właśnie wchodzę. Najczęściej nie wchodzę na te wszystkie filmiki, które mi wysyłają. Ja po prostu na to nie mam czasu. Mnie to nie interesuje, ja mam swój biznes, dlatego w ogóle tam nie wejdę, ale czasami wejdę, popatrzę, co to za osoba i dlaczego rozsyła spam. Dlaczego działa w MLM-ie nieprawidłowo, psując tak naprawdę wrażenie o całej branży. Sprawdzam profil osoby, sprawdzam, czym ta osoba żyje. Okej, zobaczcie, większość z Was wchodzi na profil, żeby przynajmniej zobaczyć tą osobę, czym ona się zajmuje. Co my widzimy na profilu? No właśnie. I tu jest bardzo istotne, co my na profilu zobaczymy. Bardzo często jest tak, osoba Ci mówi, jak mega fajny biznes proponuje, jak to zmieni Twoje życie, jak ona będzie fajnie zarabiała. Wchodzisz na ten profil, a tam albo pełno polityki, albo w ogóle ani słowa o żadnym biznesie i ten profil w ogóle nie odpowiada temu, co jest później napisane w Messengerze. I patrzysz i myślisz, no prawdopodobnie to jest osoba, która dopiero startuje. I to, co Wam mówiłam, wokół nas jest dwie kategorie ludzi. Pierwsza kategoria to ci, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi i patrząc na taki profil, no to dla nich właśnie, co on dowie się? No znowu nic nie wiem, o co chodzi. Nie ma w tym żadnej inspiracji, motywacji, nie mogę nic bliżej poznać tą osobę właśnie od tej strony biznesowej. Bo owszem, nasz profil prywatny jakby mówi o nas jako o ludziach, ale jeżeli tam nie ma żadnych informacji, czym się zajmujemy, jakichś naszych biznesowych,
Nie mówię o tym, że wymieniaj firmę. Pokaż ty siebie w działaniu. Pokaż, że ty coś robisz. Pokaż, że ty na internecie siedzisz na jakimś szkoleniu, czytasz jakieś książki, prowadzisz jakieś live, że cokolwiek jest związane z twoim biznesem, bo inaczej ty dla mnie jesteś takim lajkiem, który nie wie nic i nic nie zna i tak naprawdę niczemu mnie nie nauczy. To jesteś taki sam jak ja, jeżeli chodzi o takiego nowicjusza, który nic nie wie, wchodzi, a tam też nic nie ma na tym profilu. No to nie jesteś autorytetem, nie przyciągniesz ludzi. Ale natomiast jest druga kategoria osób, to są osoby, które już wiedzą, co jest MLM, czym jest MLM i one na przykład szukają pewnych rozwiązań dla siebie. Może szukają dla siebie biznesu, może chcą zmienić projekt, może kiedyś były w MLM-ie i do MLM-u mają bardzo pozytywne nastawienie, ale w życiu różnie bywa. Na przykład człowiek wypadł na jakąś chwilę z tej branży, zajął się czym innym i teraz widząc, co się dzieje wokół nas, wie, że trzeba to w życiu zmienić i chce wrócić. I on szuka osoby, która go poprowadzi. Co on zobaczy na takim profilu, na którym nie ma nic? No, nic nie zobaczy właśnie i ta osoba po prostu wyjdzie i ona będzie szukała lidera. Jak zrobić tak, żeby ludzie Ciebie odbierali jako lidera? Pamiętacie, jest takie szkolenie, taki webinar, ja prowadziłam go na żywo, może byliście ze mną na żywo na tym webinarze, jak prowadzić swój profil osobisty tak, żeby po pierwsze, on był jak magnes, on przyciągał ludzi do Ciebie, żeby ludzie chcieli Cię obserwować, żeby na tym fanpage'u, na tym swoim profilu z jednej strony nie mówiłeś o swoim biznesie, czym się zajmujesz, ale z drugiej strony pokazałeś ludziom, że zajmujesz się fajną sprawą i warto poznać to bliżej. Jeżeli byliście, napiszcie, byłam, wiem, jak prowadzić profil, jak napisać swoją prezentację, jak wykorzystać urodziny swoje i cudze, jak prawidłowo komentować, o czym pisać, jak stworzyć ten cały content plan tak zwany. Jeżeli byliście, piszcie, byłam, to cieszę się bardzo, że byliście. Owszem, wiecie, że niektóre takie webinary, które zawierają bardzo dużo wartości, one później są już niedostępne tak ogólnie za darmo, one są odpłatne. Natomiast kosztują po prostu grosze, bo kosztują w granicach nawet chyba taniej niż jedna kawa, w granicach 10 zł. I jeżeli nie byliście, a chcecie mieć tą wartość, była Beatka, super Beatka, wie, okej, to nie ma problemu. Ja nawet napisałam tu w opisie do tego live'a jest link na sklep, gdzie możecie ten ponadgodzinny webinar za te groszowe sprawy sobie nabyć i wiedzieć krok po kroku, jak zrobić tak, żeby Twój profil był takim profilem przyciągającym do siebie. To jest bardzo istotne. Natomiast to, co istotne i to, co Wam powiem, jeszcze raz podkreślę, na Waszym profilu musi być link do Waszego fanpage'a. Jeżeli macie jednego, to do jednego fanpage'a. Jeżeli dwa, to możecie wybrać, do którego fanpage'a możecie kierować, albo możecie podać wszystkie swoje strony, wszystkie swoje fanpage'e. Bo człowiek, kiedy wchodzi na Wasz profil i jemu się podoba, on chce dowiedzieć się dokładnie, jaką wartość możecie mu dać. I to jest najistotniejsze. Jeżeli chodzi o przyciąganie ludzi, to nie gołe obietnice. U nas jest mega biznes i w ciągu jednego dnia 10 tysięcy dolarów sobie zarobisz, bo takie ostatnio treści nawet na Facebooku zobaczyłam. To nie było w Messengerze, tylko na Facebooku ktoś napisał, że 10 tysięcy euro codziennie będziesz dostawał i patrzę, ja nawet nie kliknęłam, słuchajcie, ja na takie rzeczy podchodzę bardzo ostrożnie, no bo każdy rozumie, każdy, chyba nie każdy, słuchajcie, wydaje się, że powinien każdy zrozumieć, że jak ktoś coś takiego pisze, że to no po prostu jest jakaś bzdura, ale widziałam, ile było polubień pod tym postem. Natomiast tam był link. Obawiałam się, że ten link może być w ogóle wirusem. Ale ktoś to polubił. Komuś się spodobało. Nie, no to jasna sprawa, to jest pięknie. 10 tysięcy euro codziennie, mało tego. Nic nie będziesz musiał sprzedawać. Po prostu pieniądze będą do Ciebie płynąć. Ludzie chyba nadal w to wierzą. Ja wiem, że ludzie by bardzo to chcieli. A kto by nie chciał? Tak Ci na głowę spada. Natomiast tu, jeżeli my mówimy o realnych pieniądzach, o realnym dochodzie, o pięknym, wspaniałym biznesie z ogromnymi perspektywami, to trzeba to prawidłowo ująć. Trzeba człowiekowi pokazać odpowiednią wartość, żeby właśnie on nie bał się kliknąć w Twojego linka, bo pomyśli, że to są jakieś bzdury, jakiś wirus prawdopodobnie, tylko żeby on chciał oglądać Twoje live'y, oglądać Twoje szkolenia, Twoje nagrania, które muszą być Twoje nagrania
dwoje szkolenie i dwoje live. Pamiętajcie, że ludzi przyciągają ludzie. I jeżeli ktoś jest na samym początku drogi, no widzę, że byliście, wiele osób tu pisze, że byliście na tym szkoleniu moim, to super. Mam nadzieję, że dużo wartości z tego wynieśliście i to stosujecie. Chociaż widzę te osoby, które tu piszą, to znamy się osobiście, także widzę, że na Waszych profilach to rzeczywiście te rzeczy wszystkie zastosowaliście i to jest mega fajne. Natomiast zobaczcie, co jeszcze chcę pokazać, że osoby, które dopiero zaczynają i które się boją, że ja jeszcze tego live'a swojego takiego z wartością nie zrobię, to nie jest problem zrobić ogólnie live'a. Wy musicie go zrobić. Ludzie muszą Was zobaczyć na zdjęciach, na live'ach, na filmach. Natomiast jeżeli jest problem z przekazaniem wartości, ja zdaję sobie sprawę, że jak Ty jesteś na początku drogi, jeszcze nie wiesz, co Ty możesz temu człowiekowi tak naprawdę powiedzieć. Nie możesz siebie sprzedać. Sprzedawaj zespół. Zespół, Wy przecież na pewno macie spotkania na Zoomach, spotkania jakieś na ClickMeetingu, jakieś szkolenia. Pisz o tym. Rób zdjęcia z tego, że byłeś na Zoomie, czy jesteś na szkoleniu. Nieważne, czy Ty zrobisz zdjęcie ekranu, gdzie widać Zoom i widać osoby, czy Ty zrobisz zdjęcie, ktoś z Twoich bliskich zrobi Ci zdjęcie, że Ty siedzisz przy komputerze, akurat się uczysz, akurat jesteś na jakimś szkoleniu ze swoim zespołem, albo zrobisz sobie, nawet strzelisz sobie selfie. Jeżeli oglądasz na komputerze, no to telefonem selfie sobie możesz zrobić. Pokazuj innym osobom, że Ty jesteś w procesie. Sprzedawaj zespół, który pomoże temu człowiekowi. Każdy, kto chce dołączyć do biznesu, kto myśli o tym, żeby do biznesu dołączyć, on chce zobaczyć, że jest ktoś, kto go weźmie za rękę i poprowadzi. Ktoś, kto zna tą drogę. Jeżeli jesteś na początku i sam tej drogi jeszcze nie poznałeś, na pewno ją zna Twój doradca, na pewno ją zna Twój zespół. Pokaż to innej osobie, że Ty razem z nim będziesz tą drogą iść i że są osoby, które Ci pomogą i Cię poprowadzą. Dobrze, moi kochani, powiedzcie, czy macie jakieś pytania? Czy pytania u Was zostały? Patrzę tu na Wasze komentarze. Jeżeli pytań nie ma, to jest taka najważniejsza rzecz, którą Wam chciałam dzisiaj powiedzieć, żebyście pamiętali, że jest pewna strategia, pewien model działania, gdzie początek zawsze działania jest zainteresowanie innej osoby. Już jasna sprawa, zainteresowanie to jest wyjaśnienie jej potrzeb, jej tego problemu, który chce rozwiązać i to my możemy zrobić w rozmowie indywidualnej. O rozmowach indywidualnych, o takich konsultacjach, o tym, jak porozmawiać na Zoomie czy na Messengerze, to my innym razem z Wami porozmawiamy. I na żywo zwykle nam to jest no jakby prościej, kiedy spotykamy się z osobą, od razu wyjaśniamy ten problem, co go interesuje i dopiero wtedy przedstawiamy jakąś swoją ofertę dopasowaną do jego problemu. W internecie, kiedy jeszcze nie znamy osoby i jej problemy i trzeba ją zainteresować, to najważniejsze to jest nasz profil plus nasz fanpage, gdzie na profilu dużo różnych informacji, a na fanpage'u jest taki, można powiedzieć, taki ekstrakt, taki koncentrat wiedzy w określonym, wybranym temacie. I jeżeli ktoś interesuje się wszystkimi tematami z MLM-em, z biznesem, z rekomendacjami, z zarabianiem zainteresowany, to wie, że na przykład u nas na Mentor MLM znajdzie cytaty, znajdzie szkolenia, znajdzie motywację, znajdzie live'y, znajdzie jakieś polecenia, odnośniki do jakichś książek i tak dalej. I tam nie ma zbędnych informacji, tylko wszystko w jednym kierunku. I do tego Was zachęcam. Zróbcie porządek ze swoim profilem. Ja wiem, że wiele osób, jak wchodzę, widzę, że na tych profilach, no niestety, profil, który nie przyciąga, a bardziej odpycha. Nawet jak, wiecie, jak zapraszamy kogoś do znajomych, to też patrzysz, czy zaprosić, czy nie. I bardzo często jest tak, z tych wszystkich osób, które Cię zaprosiły, 10% przyjmiesz, ja osobiście resztę po prostu odrzucam. Bo mam pewne wrażenie, pewną wizję, która mi się tworzy, kiedy patrzę, o czym ta osoba pisze albo co udostępnia, że ja nie chcę, żeby ta osoba była wśród moich znajomych, bo ja wiem, że ta osoba nic ciekawego nie wniesie.
Może to nie brzmi jakoś tak fajnie, ale słuchajcie, kiedy masz dużo ludzi, dużo znajomych, zależy kto po co jest na Facebooku, ale na Facebooku też chcę pozyskać od ludzi jakąś inspirację, jakąś motywację. Też jestem człowiekiem i od innych ludzi się uczę. I chcę mieć takie wartościowe osoby wśród swoich znajomych, że wiem, że wyskoczy mi jakiś post, ja go przeczytam i mówię, wow, ale super, i mi energia od razu rośnie i od razu jakieś pomysły się pojawiają. Właśnie takich ludzi chcę. Nie chcę, żeby mi non-stop pojawiały się jakieś posty, które nic pozytywnego i użytecznego w moje życie nie wnoszą. Dlatego nie wszystkich też dodaję. I myślę, że większość z Was dokładnie tak samo postępuje. Dlatego pomyślcie, czy Wasz profil jest takim, który będzie inspirował, przyciągał i gdzie ludzie będą patrzeć i mówić, wow, jaka fajna, jaka wartościowa osoba.